Chwała Jezusowi. Kochani, za chwilę będzie krótka przerwa i będzie kolejna ekipa grała i śpiewała na chwałę Jezusa. Ale chciałem jeszcze powiedzieć jedną niezwykle ważną rzecz z Pisma Świętego. Niezwykle ważną, najważniejszą. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Największe przykazanie, jakie dał Jezus, brzmi tak. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Jeżeli człowiek nie chodzi w miłości Chrystusowej, jest bardzo łatwym celem dla szatana, antychrysta. Szatan boi się Chrystusa w człowieku. A kim jest Chrystus? Chrystus jest odzwierciedleniem perfekcyjnej miłości Boga. Szatan boi się człowieka, który jest pełny miłości Chrystusowej. Biblia mówi, w miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Kochani, miłość Chrystusowa to nie jest coś, to nie jest tylko bycie uprzejmym, to nie jest jakieś uczucie, ale Bóg jest miłością. Czyli gdy mówię o chodzeniu w miłości, to mówię o tym, aby być pełnym Ducha Świętego i być prowadzonym przez Ducha. Nie da się sztucznie wytworzyć miłości Chrystusa. W momencie, gdy człowiek zaufa Jezusowi, uzna Go za swojego Pana i Zbawiciela, to stawia fundament na swoje życie. I teraz Biblia mówi, aby na fundamencie Chrystusa budować dom swojego życia. I teraz budujemy ze złota, którym jest miłość. Powinniśmy kochać całym sercem, ze wszystkich sił, z całego umysłu Boga żywego i bliźniego, który jest dla nas widzialny, który jest koło nas wszędzie praktycznie, gdzie się poruszamy. Miłość Chrystusowa daje ci siłę do życia. Człowiek, który jest pełny miłości, jest silny, stabilny i nie lęka się niczego, nawet śmierci. Pan Jezus pokazał, że śmierć jest pokonana i powiedział, nie bójcie się nawet tych, którzy zamierzają was zabić, bo nie mają władzy nad waszymi duszami. Więc kochani, jest powiedziane w Biblii, że poznanie miłości Chrystusowej przewyższa wszelkie poznanie, jakie istnieje. Czyli to jest najwyższy rodzaj poznania, który przedstawia nam Pismo Święte. Jeżeli pragniemy być pełni mocy Ducha, pragniemy zwyciężać antychrysta w naszym życiu, to zapragnijmy żyć w miłości, niebiańskiej miłości Bożej, która jest największa ze wszystkiego, co zostało nam dane. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Chciałbym tylko, kochani, was na koniec dzisiejszego tutaj naszego spotkania pobłogosławić. Ja się modlę, aby miłość Chrystusowa przeniknęła wasze serca. Aby miłość była najważniejszym celem waszego życia. Aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w waszych sercach, a wy, abyście zakorzenili się bardzo głęboko, do samej głębi, w miłości Chrystusa. Człowiek chodzący w miłości Boga jest silny, stabilny i Chrystus jest światłem dla jego stóp. Dlatego nie pozwólmy, aby diabeł wyniszczał nasze życie. Nie dajmy szatanowi przystępu. A jak to zrobić? Biblia mówi, przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Poddajcie serce miłości Jezusa, a poznacie, co to znaczy doświadczenie Ducha Świętego w życiu. Duch Święty potrzebuje naszych serc. Jego nie da się oszukać. On pragnie głębie ciebie samego. I każdy, kto rozkocha się w Jezusie bardziej niż w swoim własnym życiu, będzie pełny miłości Boga, pełny mocy Chrystusa.
będzie ponad systemem antychrysta. Kochani, modlę się, abyście byli błogosławieni na każdej waszej drodze, aby Jezus was prowadził, aby Jezus otworzył wam drzwi do nieba, których nikt nigdy nie zamknie. Alleluja! Amen! Gloria!